przyjść też do opony. Mam tam, mam rozcięty w jednym miejscu, a nie słyszę w tamtym miejscu. Słyszę mnie na połączeniu. No, chyba tu jest 80 na godzinę. Jak będę się opowoli, to będzie tak dobrze. Masz włącz awaryjny, zanim na pas awaryjny. Zastanawiam się. Kierunkowska z kodo. To za trudne dla operatora schodu. BMW jeździ, nie? Może na samochód zastępczy. Pewnie ją. Chciałam gadać. W sumie to jakieś... No co on jest najebany? Możliwe. Tutaj wygląda. Wygląda jak m***a po prostu. To wygląda jak najebany. Naturalnie, była na tym. No. Wy w policję? A czy może źle skończyć zaraz? Co się dzieje, rozumiesz? Ja jeszcze mam sporo ten ropy, żeby tego się pojechać. Dzwonimy? Zaraz muszę zjechać, myszka. No nie wiem. Witam serdecznie, jadę na S8 w stronę Wisły i podejrzewam, że osobno jedzie pod wpływem alkoholu. Już pani teraz powiem, to jest W i biała Skoda Fabia. Jeździ od bandy do bandy bez kierunkowskazów, zmienia pasy bez żadnego ostrzeżenia. Wjechał na S8 z BMW-a, w ogóle nie patrząc na czy to się jedzie po lewym pasie. Gdzie my jesteśmy? Nie mam pojęcia. Gdzie my możemy być? Nie wiem dokładnie. Gdzie my to powiedzieć? To jest przed Wisłą jeszcze. Zaraz powiem pani na co to jest zjazd, właśnie dojeżdżamy do jakiegoś zjazdu. Chwila, bo mi zaraz zwieje. O kurna, on się przepycha jakimś człowiekiem właśnie. Modlińska. Na Modlińskie, na skrzyżowaniu z Modlińską. A to już tam jesteś. Tak. Jedzie prawym pasem. Jeździ od krawędzi do krawędzi. Dobrze. Dziękuję. 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 Się? Normalnie dałem przekazuję mi dalej, ja informuję dalej. Czy my musimy za nim już jakieś dojechać? No, bo powinniśmy. Dlaczego? Zobacz, kogoś idzie prawym palcem. Dlaczego powinniśmy? Wiesz, to mimo wszystko ja dzwoniłem, tak, więc ja się czuję odpowiedzialny za to, co zaczęło. Weź, daj mi jeszcze raz.
rozumiem. Witam serdecznie, przed chwilą dzwoniłem, informowałem o pijanym kierowcy na drodze. Operator się rozłączył, ale osoba pijana zjechała ze sosiem w kierunku Bielan. Tak, 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 ale po prostu operator się rozłączył, ja nie jestem w stanie powiedzieć, gdzie ta osoba dalej jedzie. Tak, nie będzie padło to poinformowane, ale ta osoba zjechała ze sosiem i jedzie. Skoda, Fabia, W i... Teraz pani powiem, że muszę ten osób do tego gonić, to jest W i... chwilę, no, nikt nie miał samochód. Ta osoba po prostu jeździ od pasa do pasa, ma od 5. W i już pani mówię, tylko dogonię. Wanda, Joanna. Biała Skoda Fabia. Zjechaliśmy w kierunku Młocin. Tak? Którym jechaliśmy? Wisostradą właśnie zjechaliśmy z Wisostrady. Tak, jesteśmy teraz, jedziemy w kierunku... Jesteśmy przy Makro. Tak? Osoba właśnie chyba, że jadę za nim, bo uciec. Po prostu jeździ tak, jeździ od bandy do bandy. Dobra, przekazuję, dziękuję. Dziękuję. Jedźmy sobie. Zaraz mu kluczyki wyjmę. Nie złapią mnie, proszę panią w go. No bo piszą SMS-y, a nie uznaje pan. Nie wiem, ale po prostu jeździ od bandy do bandy. Pan chyba już wytrzeźwił ze strachu. Nie wytrzeźwię, ale... Pan nie zostaje go się tak... Bo już jest na pruty jak szpadel. Się to zdaniemy w p***y zaraz. Niech mi wyskoczy, z tyłu mam bejsbola. I jeszcze za niewinność pójdzie. Widzisz, on się nie kapnął, że ty za nim jeździ. Widzisz, że kapnął, to myślisz, że on przy tym jechał 80. Masz takie zbytności tutaj. Tak? Mam coś innego, mam stalowy zderzak. Go wyłączę. Gdzie ci się zamyka drzwi? Niech się zamyka. Jak ty sobie zamknąć? Ja się boję.
Powiedzmy sobie. Nie, nie odpuszczę gościowi. Ooo. Kościół drzwi po prostu. Kobieta. Facet. Nad kłysy. O życie! I zaraz wezmę Ubera telefonem, którego nie mam. Ja naprawdę zaraz zmiękuję, słyszysz? Dobrze. Już go przed okno. Miłość! Ale co ci to da? I tak go nie znajdę, zanim nie zginę. Nazwę mi jeszcze raz. Gdzieś ktoś się zatrzymał? Liczmy na to, że wysiądę do niego. Witam serdecznie. Zgłaszałem przed chwilą pijanego kierowcę na S8 i na Wisłostradzie. To jest ta sama Skoda Fabia z numerami W. Ale proszę poczekaj, bo ja muszę znaleźć zgłoszenie. Dobrze, dobrze. Ja za nim jadę, więc to nie ma sprawy. Tak, to ja nie wiem o co chodzi. Ale... Dobrze. Nie widzę punktu zgłoszenia. Numer rejestracyjny. Wanda Joanna 739HL. I przed chwilą pani dzwoniłem. Tak, dzwoniłem, ale operator się rozłączył, a ja ciągle za tą osobą jadę. To jest osoba, która powiedziała, że jest pod wpływem alkoholu. Ponieważ jeździ od bandy do bandy, zmienia pasy bez kierunkowskazów. Przy metrze. Jesteśmy, gdzie my jesteśmy? Plac Wilsona jesteśmy. Ja to są ciągle jadę, więc mogę mówić, gdzie ta osoba jest, że jakiś pas ma kierować, bo boję się, że coś się stanie z tą osobą. Po prostu... I to jest tak, z Wilsona, tak? I w jakim kierunku jedziecie? Na razie stoimy przed rondem. A w kierunku? W kierunku, w którym jedziemy w kierunku? Już panu... moment, bo właśnie gdzieś zjeżdżam. Jedziemy w kierunku... Jesteśmy przy... Boże, w którym... Mickiewicza. Na Mickiewicza jesteśmy. Jedziemy w kierunku... Jesteśmy na ulicy Mickiewicza. Tak, ale wie pan, kierunek jest dość istotny. W kierunku... Już panu mówię... Co to jest za samochód? Biała Skoda Fabia. Ja po prostu ciągle jadę, mogę kierować, tak, żeby nie zgubić tej osoby, bo ta osoba jeździ. Już jechaliśmy dookoła Warszawy, bo zorientowała się, że jadę za nią. Muranowa. Gdzie jesteśmy? W stronę Muranowa. W stronę Muranowa. No to teraz jedzie środkiem drogi, tak? Po prostu biały, linię przerwaną między kołami. Miłość. Dobrze usłyszałem. Proszę dobrze. Się nie rozłączać, ja spróbuję pana połączyć po prostu do policji, dobrze? Dobrze, żeby dobrze, dobrze. Witam serdecznie. Złożyłem opowiadomienie o pijanym kierowcy na drodze. Takie mam podejrzenie, ponieważ jeździ od pasa od bandy do bandy. Dobrze, no o tym... W stronę Muranowa jesteśmy na czym jesteśmy? Mickiewicza. Na Mickiewicza. Tak, tak, właśnie na niego wjeżdżamy. I te osoby nie składają, że może być pod wpływem alkoholu, ponieważ jeździ od bandy do bandy, nie jeździ między pasami, bez kierunkowskazów. Tak, 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 właśnie na nim jesteśmy. Nad dworcem Warszawa Gdańska. Nad dworcem Warszawa Gdańska.
No właśnie komuś zajechało drogę. Ja zanim jadę białym pick-upem, więc to jest dość łatwo rozpoznać. Tak, przejechaliśmy, jesteśmy na skrzyżowaniu ze Stawki. Jechał prosto, jedzie w kierunku centrum. Koleś jedzie właśnie około 90 na godzinę. Właśnie dojechaliśmy, Boże, gdzie my jesteśmy? Przy następnym skrzyżowaniu, to jest, nie widzę jeszcze znaku. Dobra, ale takie duże skrzyżowanie ze światłami? Chyba, tak. Dojeżdżamy do placu, tak, i to właśnie jedzie pod prąd kompletnie, jedzie właśnie po pasie skrętu. I ta osoba mnie ewidentnie zgubi, bo zorientowała się, że za nim jadę jakiś dłuższego czasu. Właśnie stajemy na światłach. Przy Kino Murano. Właśnie tnie po czerwonym w prawo. Z Wizwiałmi. Solidarność się skręcił. Tak, w prawo skręcił. Ten wziął tutaj dał w prawo Solidarności z Jana Pawła. Nie wiem, czy go już dogonię, bo mam czerwone teraz. Właśnie stoję obok Straży Miejskiej. No wiem. Nie będziemy może poruszać tego tematu. Nie. No i pewnie mi zwiał właśnie. Dogonić, a podejrzewam, że mi gdzieś tu próbował zwiać, gdyby mi uliczkę skręcił. Chodź. Właśnie mnie go teraz szuka, może gdzieś go z tym złapię jeszcze. Chyba mam go. Nie, to nie on. Nie wiem, czy skręcił. Kurde. Szkoda, że nas wcześniej połączyli, bo już tutaj... Ja na co się już go miałem. Nie, w ogóle rozłączy się operator wcześniej dwa razy. Kurde, zgubiłem go. Bo sama wcisnęła się w mnie Suzuka i nie zwiało mi po prostu, ale bym chciał być czerwonym. No dobra, no jak pan nie widzi, to trudno, bo pokręcimy się, poszukamy go, jak się podamy się tutaj komunikat. Dobra. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra. Dobra, to trudno, no dziękuję. Dziękuję.